Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności pragnę skierować słowa podziękowania dla instytucji państwowych, które stoją na straży zdrowej, mądrej polityki historycznej państwa polskiego, zgodnej z uchwałą Sejmu, oddającej sprawiedliwość i cześć i wdzięczność Narodowym Siłom Zbrojnym i Podziemiu Narodowemu, które wspólnie z innymi nurtami politycznymi w polskim państwie podziemnym walczyło o polską niepodległość, walczyło o Polskę wolną, walczyło o Polskę zorganizowaną zgodnie z wolą Polaków. Podziemie było podzielone w swoich poglądach politycznych i jest to najnormalniejsza rzecz na świecie. Dziś także w III Rzeczpospolitej jesteśmy podzieleni w poglądach politycznych. I to nie jest wystarczający powód, by którąkolwiek część podziemia niepodległościowego, podziemia polskiego, antykomunistycznego i antyniemieckiego, antynazistowskiego wykluczać czy próbować stygmatyzować. Na to nigdy nie będzie zgody narodu polskiego, choćby i lewica przechwyciła jedną czy drugą instytucję państwową. Dlatego chcę skierować podziękowania dla kolegi prezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karola Wołka za to, że dba o to, żeby te uroczystości były organizowane, żeby ta pamięć była podtrzymywana i dla wszystkich zaangażowanych w związek. Chcę skierować podziękowania dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, za to, że właśnie daje świadectwo prawdzie historycznej, współorganizując jako IPN te uroczystości, także Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, które w piątek gościło sesję popularno-naukową na temat Narodowych Sił Zbrojnych, podziemia narodowego i wszystkich Państwa zaangażowanych w te obchody, którzy podtrzymujecie tą pamięć. Pamięć, której potrzebujemy po to, żeby oddać sprawiedliwość tym, którzy walczyli. Tak jak to zostało powiedziane na sesji naukowej w piątek, jak to zostało przypomniane dziś, tak jak w przedwojennej Polsce narodowcy byli największą prawdopodobnie, jeżeli chodzi o liczebność, formacją polityczną, tak i w podziemiu byli również największą siłą. Podzieleni na różne organizacje, by wspomnieć tylko dwie największe, Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne. Ale wiemy, każdy, kto się interesuje historią podziemia narodowego, że tych formacji było znacznie więcej. I one wszystkie walczyły o jeden wspólny cel. O Polskę wolną, o Polskę niepodległą, o Polskę narodową i o Polskę katolicką. To jest cel, który był i pozostaje aktualny i dlatego, że utożsamiamy się z tym dziedzictwem ideowym, politycznym i programowym. Dlatego stoimy też wszyscy członkowie Ruchu Narodowego, innych formacji społecznych, politycznych, ideowych, historycznych. Stoimy wspólnie na straży tej pamięci, tego dziedzictwa. Będziemy o nim przypominać, czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba, czy będzie próbował uniemożliwić organizację takich obchodów i będzie trzeba ponownie zejść do formuły obchodów społecznych, czy też będziemy mieli formułę obchodów państwowych dzięki zaangażowaniu państwowych instytucji. Tutaj oczywiście także podziękowanie należy się przedstawicielom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Trzeba to podkreślić, że nie ulega poprawności politycznej i przede wszystkim stoi na straży honoru polskiego munduru. Dlatego, że wykluczenie którejkolwiek z formacji polskich, które walczyły o polskie cele w trakcie okupacji niemieckiej, które walczyły o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, niezależnie od różnic politycznych, wykluczenie którejkolwiek formacji nie jest tylko wyrazem współczesnej walki ideologiczno-politycznej, ale jest także czymś uwłaczającym tradycji żołnierskiej, szeroko pojętej tradycji żołnierskiej. Dziś żołnierze, którzy służą w siłach Rzeczypospolitej, w siłach zbrojnych, także mają prawo mieć podzielone poglądy polityczne i mają prawo widzieć, że jest szacunek dla wysiłku wszystkich formacji, które walczyły o Polskę wolną i o Polskę niepodległą. Pozwólcie Państwo, że mając możliwość zabierać głos, podkreślę też zasługi Brygady Świętokrzyskiej, ponieważ dziś próbuje się dziedzictwo Brygady Świętokrzyskiej zredukować do kilku drobnych kontrowersji natury historycznej, o które historycy niech się spierają, niech piszą swoje prace. Nie ma w tym nic złego, byle pisali uczciwie. Natomiast trzeba pamiętać przede wszystkim o zasługach. Więc przede wszystkim podziemie narodowe jako całość miało trafne odczytanie rzeczywistości geopolitycznej, w której się znajdowaliśmy. Diagnozowało, że przeciwnik niemiecki, niezwykle brutalny, jest nie mniej niebezpieczny niż przeciwnik sowiecki. To trzeba oddać podziemiu narodowemu. I Brygada Świętokrzyska również w swojej strategii, w swojej taktyce dawała wyraz tej mądrości,
tej mądrości historycznej i politycznej w tamtym czasie, co nie było oczywiste dla wszystkich. Stosowała zasadę ekonomii krwi, formułowaną przez liderów podziemia narodowego i także formacji politycznych, podziemnych, narodowych, że nie można wykrwawić się w walce tylko z jednym okupantem, ponieważ mieliśmy okupantów dwóch i było to jasne dość szybko dla każdego, kto potrafił obserwować, co się dzieje, jeżeli chciał tylko widzieć fakty. I przyszykowanie się na walkę, tą, która się miała toczyć po zakończeniu formalnych działań zbrojnych II wojny światowej, gdzie wierzono, że może nadejdzie III wojna światowa, że może nadejdzie dalszy konflikt, w którym trzeba być gotowym, to przygotowanie, to oszczędzanie sił, wycofanie poza oddziaływanie wroga, tego wroga sowieckiego, tysiąca żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowej Sił Zbrojnych. To jest, proszę Państwa, zasługa, ale nie jedyna. Pozwólcie Państwo, że posłużę się kartką, żeby przypomnieć inne zasługi. A mianowicie, wspomniane już tutaj wyzwolenie obozu koncentracyjnego w czeskim Holiszowie, obozu koncentracyjnego dla kobiet, gdzie wiadomo, że Niemcy stosowali strategię, że jeżeli nie mogli jakiegoś miejsca obronić, to próbowali wszystkich wymordować. Uratowano setki kobiet. Wzięto do niewoli 200 SS-manów, 15 strażniczek przy jedynie dwóch rannych. Wspaniały sukces militarny, o którym dziś wielu polityków nie chce pamiętać, a przecież to powinno być dawane za przykład i to powinien być element oficjalnej polityki historycznej państwa polskiego. Ale przecież to nie jedyny sukces. Likwidacja niemieckiej ekspedycji karnej w Czarnocinie, likwidacja niemieckiej ekspedycji karnej pod Zabrodami wspólnie z Armią Krajową, uwolnienie więźniów w Jędrzejowie, zdobycie transportu broni na szosie Włoszczowa-Przedbórz, walki pod Zagnańskiem i w Radoszycach, także wspólnie razem z Armią Krajową, a więc mimo podziału wyraz skłonności i woli współpracy. Wzięcie do niewoli sztabu 23. Armii Niemieckiej, w tym kilku generałów. To, proszę Państwa, nie są małe sukcesy, to są konkretne sukcesy, które trzeba przypominać, które trzeba dawać za przykład. Ale przede wszystkim mądrość, dobre dowodzenie, sukcesy taktyczne i prawidłowe odczytanie. To są rzeczy, prawidłowe odczytanie sytuacji. To są rzeczy, które my będziemy pamiętać i dawać za wzór mądrości i militarnej, i politycznej dowódców Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych jako dobrych reprezentantów całego podziemia narodowego w szeroko pojętym podziemiu niepodległościowym i polskim państwem podziemnym. Podziemie narodowe było częścią polskiego państwa podziemnego, walczyło polską niepodległość, jak stwierdza uchwała sejmowa z 2017 roku, dobrze przysłużyło się ojczyźnie. Z niego jesteśmy dumni i jemu dziś chcemy wspólnie oddawać cześć. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Dziękuję, panie marszałku.